Grand Prix 2021. Konkurs artystycznych form radiowych. Od 22 do 25 czerwca. Ogólnopolskie święto twórców radiowych. Witam zgromadzonych przy radioodbiornikach w całej Polsce ze Stade de la Mino w Strasburgu. Jest niedziela, 5 czerwca 1938 roku. Dochodzi 17:30. Moje stanowisko sprawozdawcze jest na dachu trybuny stadionu i stąd będę relacjonować przebieg gry. Po raz pierwszy drużyna nasza staje do rozgrywek o Mistrzostwo Świata w grupie finałowej. Zaczęło się od tego, że Marley umarł. To nie ulegało wątpliwości. Świadectwo zgonu podpisali ksiądz, urzędnik, grabarz i właściciel zakładu pogrzebowego. Scrooge, wspólnik Marleya, także je podpisał, a jego nazwisko było cenione, cokolwiek by podpisał, zwłaszcza na giełdzie. Stary Marley był martwy jak ćwiek w drzwiach. Tak mówi znane angielskie przysłowie. Czy Scrooge wiedział o śmierci Marleya? Oczywiście. Jakżeby mogło być inaczej? Scrooge i on byli wspólnikami przez wiele lat.